Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Amerykanie udostępnią Polsce 8 śmigłowców Apache do czasu, kiedy nie otrzymamy własnych maszyn, ogłosił wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Dodatkowy sprzęt trafi na wschodnią flankę NATO. Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Zabiegał o dostawy do Polski śmigłowców Apache. Data dostaw nie jest znana, bo zgodę na ich zakup muszą wyrazić Kongres i Departament Stanu. Warszawa wyraziła chęć pozyskania 96 takich maszyn. Czekając na wszystkie zgody i dostawy sprzętu, resort obrony wynegocjował tymczasowe rozwiązanie. Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache. Udostępni nam z własnych zasobów jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia na potrzeby Wojska Polskiego 96 helikopterów. Będzie to 8 śmigłowców pochodzących z sił lądowych USA. Polscy piloci w ciągu kilku tygodni mają rozpocząć szkolenie na tych maszynach. Wicepremier Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że Apache świetnie współpracują z czołgami Abrams. Trafią na wschodnią flankę NATO do 18. Dywizji Zmechanizowanej i 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Śmigłowce we współpracy z amerykańskimi czołgami mają stanowić, jak mówił minister obrony, siłę nie do przebicia dla rosyjskiego agresora. Pomogą bronić tzw. Bramy Brzeskiej. W trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych podpisane zostały porozumienia między Polską i USA o wzajemności w zamówieniach obronnych. W Mielcu są produkowane elementy kadłubów F-16. Polska realizuje też produkcję wyrzutni do systemów obrony powietrznej Patriot. Według resortu obrony porozumienia z Amerykanami wpłynie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj pojawia się m.in. temat budowy centrum, gdzie produkowane i serwisowane będą HIMARSy. Miasto Elbląg nie ma pieniędzy na pogłębienie toru wodnego w miejskim porcie. Odrzuca też rządową ofertę pomocy, której częścią jest przekazanie większości udziałów w spółce zarządzającej inwestycją. Rozbudowa to wielka szansa dla miasta i całego regionu. We wrześniu ubiegłego roku oficjalnie otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Dzięki inwestycji statki wpływające na Zalew Wiślany nie muszą już korzystać z cieśniny Pilawskiej, kontrolowanej przez Rosję. Kanał znacząco skrócił drogę. Z początkiem maja w porcie Nowy Świat otwarto przejście graniczne, mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Jednostki zarówno turystyczne, te pleasure boaty, które będą przybywały z zagranicy, będą miały możliwość odprawy się w Nowym Świecie. Również te jednostki handlowe, które w przyszłości dość licznie się pojawią. Przekop Mierzei jest ogromną szansą na rozwój regionu. Elbląg może stać się 4. polskim portem morskim o strategicznym znaczeniu. Wcześniej konieczne jest jednak pogłębienie toru wodnego w mieście o długości niespełna 1 km. Inwestycje powinien zrealizować lokalny samorząd, podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. My deklarujemy pełną chęć współpracy i gotowość z miastem, natomiast wejście już w granice portu z przyczyn formalnych jest niemożliwe bez zawarcia odpowiednich umów. Władze Elbląga przekonują, że to Skarb Państwa powinien sfinansować pogłębianie toru wodnego. Z tym stanowiskiem nie zgadza się dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Ja mogę się tylko posłużyć przykładami. Otóż inwestycje dzieją się w porcie gdyńskim na Nabrzeżu Helskim. I też zarząd portu Gdynia pogłębia to nabrzeże. Impas trwa od kilku miesięcy. To nie może dziwić, gdyż Elblągiem rządzą samorządowcy z PSL-u i Platformy Obywatelskiej, wskazuje politolog Andrzej Maciejewski. Władze Elbląga liczyły na środki z Unii Europejskiej, których nie otrzymały. Samorząd elbląski jest w takim pacie, bo z jednej strony finansowo sam nie jest w stanie tego zrobić, tylko potrzeba dobrej woli, dobrych chęci, a nie uporu politycznego. Samorządowcy nie godzą się na propozycję rządu, który jest gotowy przekazać 100 milionów złotych. W zamian Skarb Państwa chce przejąć 51% udziałów w spółce zarządzającej portem. Władze Elbląga odrzucają ofertę i mają przy tym poparcie opozycji. Rządzący, jak widać, nie chcą się dogadać, bo gdyby chcieli, to przedstawiliby taką ofertę, która byłaby przez samorząd miasta i też województwa do przyjęcia. Wiceminister Grubarczyk liczy na porozumienie, jednak lokalne władze unikają dialogu z rządem. Miasto przyjęło
pozycję całkowicie defensywną. W ogóle nie rozmawiamy na ten temat, ponieważ zarząd miasta zobligował się do przedstawienia swojej propozycji, a przede wszystkim wyceny portu. Na wycenę portu wpłynie fakt, że większość jego terenów już nie należy do miasta. Władze Elbląga zamiast wydzierżawić tereny, sprzedały je w prywatne ręce. Niewykluczone, że w ostateczności rząd znajdzie dla portu w Elblągu prywatnego inwestora. Wicepremier Piotr Gliński wizytował powstające na warszawskiej Cytadeli Muzeum Historii Polski. We wrześniu placówka zostanie otwarta wraz z wystawą czasową. Na wystawę stałą poczekamy dłużej. W reakcji na nieudane przetargi podjęte zostały negocjacje z zaproszonymi firmami. To największa polska inwestycja w kulturze, tak o powstającym na warszawskiej Cytadeli Muzeum Historii Polski, mówił wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który pojawił się na placu budowy. 45 tysięcy metrów kwadratowych w całym budynku, 800 pomieszczeń, skomplikowanie dość duże, dwa audytoria, jedno na ponad 600 osób. Ofertę muzeum mają uzupełnić sala kinowa, sale edukacyjne, sale dla konserwatorów. Są też place zabaw dla dzieci i gastronomia. Budowa dobiega końca, właściwie zostały nam szlify i końcówki. Jeden miesiąc na wykonanie prac wykończeniowych i zgłaszamy tę budowę do pozwolenia na użytkowanie. Wskazuje Artur Popko, prezes Budimex S.A., głównego wykonawcy inwestycji. Przewidywany termin otwarcia muzeum wraz z wystawą czasową zaplanowano na koniec września. Widzimy boom frekwencyjny w polskich muzeach. Polacy uwielbiają zwiedzać nasze muzea. My realizujemy w tej chwili ponad 300 inwestycji muzealnych w Polsce. To jest największa, ale w ogóle inwestycji w kulturze zrealizowaliśmy przez ostatnie 7,5 roku 6272. Obecnie trwają negocjacje, które mają wyłonić wykonawcę wystawy stałej muzeum. Na szybkie rozstrzygnięcie liczy tutaj dyrektor placówki Robert Kostro. Dla nas to jest niesłychanie wzruszający moment, bo nareszcie będziemy muzeum, które będzie mogło zaprosić w swoje podwoje zwiedzających, które będzie miało znakomite możliwości do realizacji wystaw czasowych, do realizacji projektów konferencyjnych, projektów naukowych, projektów edukacyjnych. No i wreszcie będziemy również mogli zaprosić za kilkanaście miesięcy na otwarcie wystawy stałej. Więc to jest niesłychanie ważne. Budowa muzeum rozpoczęła się w 2018 roku. W województwie podlaskim w ramach konkursu Resortu Obrony Narodowej powstanie 8 wirtualnych strzelnic. Będą z nich mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również dorośli. Polskie państwo chce być bezpieczne. Dzięki ustawie o obronie ojczyzny możemy w bardzo szybki sposób odtwarzać zlikwidowane jednostki wojskowe i tworzyć nowe. Dziś w województwie podlaskim w 15 szkołach jest 35 klas mundurowych. Uczy się w nich ponad 950 uczniów. To właśnie m.in. z myślą o nich w regionie w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej powstanie 8 wirtualnych strzelnic. U nas strzelnica powstanie w Czarnej Białostockiej, w budynku technikum informatycznego na naszej jednostce. Jedna strzelnica to, jak w przypadku gminy Tykocin, dofinansowanie w wysokości nawet 200 tysięcy złotych. To jest bardzo duża kwota, której gmina nie mogłaby pozwolić sobie na to, aby przeznaczyć na wykonanie takiej strzelnicy. Wkład nasz własny to jest tylko 50 tysięcy złotych. Wirtualne strzelnice to inwestycje nie tylko potrzebne, ale i oczekiwane, mówi senator Marek Komorowski. To się wpisuje bardzo dobrze w tą całą sferę obronną. Powstają jednak nie po to, by atakować, dodaje senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Ale wszystko to robimy po to, żeby być gotowym w razie niebezpieczeństwa, odeprzeć wroga. Przez długi czas poziom bezpieczeństwa we wschodnich częściach kraju, szczególnie na Podlasiu, pozostawiał wiele do życzenia. Dziś na terenie regionu widać zwiększenie rodzajów sił zbrojnych, mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Widać cały czas zwiększanie ilości jednostek, ilości żołnierzy, rodzajów tych wojsk. I to niezmiernie cieszy, bo jak rozmawia się z naszymi mieszkańcami, to widać, że oni widzą, że państwo o nich się troszczy, że państwo o nich dba i będzie o nich walczyło. Program Strzelnica w Powiecie jest organizowany od 2018
roku. Początkowo zakładał budowę klasycznych strzelnic w terenie. Od 2021 roku umożliwia także dofinansowanie budowy strzelnic wirtualnych i pneumatycznych. Dziś beatyfikacja Koncity Baresy-Guren. Sługa Boża dołączy do licznego grona świętych i błogosławionych rodziny redemptorystowskiej. Transmisja uroczystości z hiszpańskiej Grenady na antenie telewizji Trwam o godzinie 11. Koncita Baresy-Guren urodziła się w 1905 roku w hiszpańskiej Grenadzie. Żyła zaledwie 22 lata. Wychowała się w chrześcijańskiej pobożnej rodzinie. Jej ojciec Franciszek po stracie całej rodziny wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W jego przypadku także toczy się proces beatyfikacyjny, mówi wicepostulator ich procesów ojciec Francisco Tejeriso. Oboje jednocześnie zostali uznani czcigodnymi sługami 5 maja 2020 roku przez papieża Franciszka. Ich doczesne szczątki spoczywają w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grenadzie. Przybywają tu tłumy pielgrzymów, którzy zawierzają się tym dwóm wyjątkowym osobom, które pokazują nam, jak może wyglądać świętość w życiu codziennym. Podobnie jak założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria Liguori, pokazują nam świętość przepełnioną miłością do Najświętszego Sakramentu, godzenia się z wolą Bożą. Oboje są wzorami rodziny chrześcijańskiej. Koncita jest wzorem młodej kobiety, która utożsamia się z wolą Pana i składa ofiarę z całego życia. Oboje przychodzą do nas z propozycją wiary w życiu codziennym. W tym czasie, w XXI wieku, w którym żyjemy, to bardzo ważny punkt odniesienia, obejmujący całość życia rodzinnego, wychowanie dzieci, rozwój, stawianie czoła codziennym krzyżom. Koncita Baresy-Guren od najmłodszych lat dźwigała ciężar wielu chorób. Wielkim cierpieniem dla niej i jej ojca była także bardzo poważna choroba psychiczna matki. Z tym bólem mogli się zmierzyć tylko i wyłącznie podtrzymywani przez nieustanną modlitwę i zaufanie Bogu. Cud za wstawiennictwem sługi Bożej Koncity wydarzył się w 2014 roku. 16-miesięczna dziewczynka, której lekarze nie dawali szans na przeżycie, została całkowicie uzdrowiona. Dziewczynka ma dziś 9 lat, jest w doskonałym zdrowiu, normalnie się uczy. W tym roku miała pierwszą komunię świętą. Sługa Boża Koncita Baresy-Guren dołączy do grona 4 świętych i 28 błogosławionych rodziny redemptorystowskiej. I na teraz to wszystko. Do zobaczenia o godzinie 10. Zapraszam.